Cześć, witajcie na kanale Kolba TV. Ja jestem Morden i dzisiaj pokażę Wam leśne narzędzia w akcji. Mam tu kilka różnych narzędzi o różnym zastosowaniu. Zaczniemy sobie od noża i kilku takich rzeczy, które możemy sobie wykonywać w czasie naszych bushcraftowych wypadów. Jedną z podstawowych takich technik właśnie jest wykonywanie z patyka, tak zwanych pierzastych patyków używanych w rozpałkach. Jak to zrobić poprawnie? Większość osób z reguły jak robi, zbyt agresywnie atakuje, później ten nóż się klinuje. Te nasze pierzaste patyki są zbyt grube i tak naprawdę nie nadają się jako taka rozpałka. Musimy sobie przyłożyć nóż do naszego patyka i sobie nim jedziemy. I widzimy, że nóż nie zbiera. Delikatnie skręcamy go w tą stronę, to ułamki kąta, aż nóż zacznie nam łapać. Opinel z pełnym płaskim szlifem wykonał nam takie pierzaste patyki. Teraz mora, czyli szlif skandynawski. Oczywiście takie pierzaste patyki sprawdzą się doskonale jako rozpałka, ponieważ nie dokładamy do ogniska grubego kawałka drewna, tylko pełno drobnych drewienek, które bardzo fajnie złapią nam nawet iskrę, jeżeli drewno jest dość suche. Kolejną przydatną techniką będzie batonowanie, czyli rozpławianie większych kawałków drewna na drobniejsze. Będzie to przydatne na przykład, jeżeli mamy mokre drewno. Ono w środku jest suche, jeżeli sobie je rozpołowimy, będzie po prostu łatwiej się palić. Bierzemy nasz kawałek drewna, przykładamy sobie nóż, bierzemy jakiś kawałek drewna do pobijania i rozpoławiamy nasze drewno. Ważne jest to, żeby postawić sobie na jakiejś twardej powierzchni, bo jeżeli będziemy mieli na jakimś miękkim gruncie, tak jak tu mamy piaszczysty, to w ramach pobijania nasz klocek będzie się wbijał po prostu w podłoże. Oczywiście batonowanie stosujemy wtedy, kiedy nie mamy toporka ani siekiery. Jeżeli po wbiciu w kawałek drewna toporek się zaklinował i nie jesteśmy w stanie go za bardzo przepchnąć dalej kolejnymi uderzeniami, możemy obrócić naszą siekierę, mocno uderzyć i nastąpi takie coś, jak przed chwilą widzieliście. Jeżeli nie mamy piły, a mamy nóż, a potrzebujemy przeciąć jakąś gałąź, możemy wykorzystać podobną technikę jak w batonowaniu. Tylko że nasz nóż nie będziemy wbijać pod kątem 90 stopni, tylko będziemy starać się w naszym drewnie zrobić taką fałkę i wybierać ten materiał, który będzie tutaj nam zostawał. Jak widzicie, dochodzimy do takiego momentu, w którym już nie za bardzo wygodnie mamy jak pobijać. Dlatego musimy sobie to nasze pole robocze rozszerzyć po prostu. Jak widzicie, jest to nożem możliwe, ale do tego stworzonym narzędziem jest piła. W naszej ofercie znajdziecie piły Silky. Tnie się nimi w specyficzny sposób, bo jak możecie zauważyć, piła zbiera wtedy, kiedy ją pociągamy, a jeżeli ją pchamy do przodu, ona w zasadzie nie zbiera, więc nie warto w tym ruchu od siebie wkładać do niego zbyt wiele siły, bo i tak w tym momencie piła nie tnie. Przy pracy z piłą ważną rzeczą jest oczywiście BHP. Jak widzicie, mam tu kłodę, która będzie mi zabezpieczać moją nogę przed jakimś skaleczeniem, bo jeżeli ciąłbym tutaj, oczywiście mógłbym się gdzieś zajechać. Ta kłoda broni moją nogę, moje udo przed jakimiś właśnie wypadkami. Ok, i pamiętamy, piłą pracujemy w zasadzie całym brzeszczotem, jak najbardziej go wykorzystujemy, bo po to kupiliśmy sobie właśnie droższą, dłuższą piłę, żeby ją wykorzystywać do tego. I jedziemy. Tutaj wkładamy siłę i delikatnie. I jak widzieliście, po przecięciu tutaj piła poszła
po tym pniu nie było szansy, żebym się zranił. Mam nadzieję, że tych kilka technik użycia noża, które Wam pokazałem, na pewno przydadzą się w Waszych bushcraftowych przygodach. Kiedy nie mamy pod ręką piły, siekiery czy jakiegoś toporka, nóż jest w stanie doskonale zastąpić te narzędzia, aczkolwiek trzeba włożyć trochę więcej pracy, poznać te techniki i nabrać nieco umiejętności, ale tych już, oglądając nasze filmy, nie nabierzecie, musicie udać się w teren i sami spróbować. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominęły Was kolejne filmy, przywalcie w dzwona, a my widzimy się już niebawem. Cześć!